Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie wspólnie z niepublicznym przedszkolem twórczym To Tu z Górek Wielkich zorganizował koncert charytatywny dla chorego na nowotwór Stasia, przedszkolaka z Cieszyna. Stasiu jest absolwentem naszego przedszkola w Cieszynie i bardzo chcemy, wyszliśmy z taką inicjatywą, po prostu chcemy pomóc. Skąd Goleszów? Z racji tego, że jedna z naszych placówek mieści się w Goleszowie i współpracujemy tutaj z panią dyrektor, panią Jolantą Warsińską. W bogatym programie nie zabrakło pokazu tańca w wykonaniu grupy tanecznej Żelki ze szkoły tańca Passo, występu dziecięco-młodzieżowego zespołu pieśni i tańca Goleszów, orkiestry dętej Glorietta z Jaworza, wystąpił również Bartosz Gajda z kabaretu Łowcy.b, a na deser można było zobaczyć Teatr Ognia. Od kwietnia prowadzimy tą akcję. Na początku były inne przedszkola, dzisiaj swój dzień mają Górki. I w przedszkolach odbywały się kiermasze, poczęstunki, kiermasz wielkanocny, kawa do pracy, no i wiele, wiele. Aha, była jeszcze to tu nocka, czyli można było nocować w przedszkolu. I wszystko to na rzecz Stasia. Tak, tak. Staś jest objęty patronatem Fundacji Iskierka i to z pomocą tej fundacji zbieramy dla niego pieniądze. A czy wcześniej przedszkole angażowało się też w jakieś takie akcje charytatywne? Pierwszy raz w taką, o takim dużym zasięgu. Zazwyczaj braliśmy w nich udział, ale nigdy nie organizowaliśmy. Teraz pierwszy raz organizujemy. Mama chorego Stasia ze wzruszeniem dziękowała za udział w koncercie i każdą formę wsparcia. Przeżywam to, że przyszliście tutaj pomóc mojemu synowi, naszemu synowi, bo mąż nie mógł tutaj być, a Stasiu w szpitalu. A z drugiej strony pamiętam, bo do 2012 roku, tak jak pani dyrektor wspomniała, prowadziłam tu zajęcia z najmłodszą grupą. Pamiętam Stanisława, jak gonił po tym parkiecie i po tej sali. Także tym bardziej jest mi miło, że tutaj od was, z Goleszowa, z miejsca, w którym na pewno cząstka Stasia i cząstka nie została, jest tutaj. Bardzo państwu dziękuję za to, że okazujecie serce, że okazujecie wsparcie. Ja z tego miejsca przede wszystkim pragnę podziękować pani dyrektor To Tu i Górką za to, że wpadną na tak cudowny pomysł organizacji tego koncertu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.